Szymon Hołownia, afera z Tomaszem Lisem. Polityk na zaczepki dziennikarza chce zostać z premierem. Szymon Hołownia od momentu przegranych wyborów prezydenckich w 2020 roku przyjął rolę zatwardziałego opozycjonisty. Były prezenter telewizyjny utworzył własny ruch Polska 2050, w ramach którego zrzesza szereg postaci o różnorodnej przeszłości politycznej. Działalność Hołowni nie przypadła do gustu Tomaszowi Lisowi. Były redaktor naczelny Newsweeka w jednym z wczorajszych wpisów na Twitterze w obraźliwy sposób skomentował stanowisko założyciela Polski 2050 wobec odblokowania środków finansowych z KPO, a tym samym jego wpływu na wygląd list wyborczych. Kasując perspektywę wspólnej listy opozycji, pomaga się Kaczyńskiemu. Hołownia 2023 napisał w mediach społecznościowych Tomasz Lis. Tomasz Lis szybko zorientował się, że przekroczył granicę dobrego smaku. Dziennikarz nieporadnie usilował wybrnąć z tej wpadki i w kolejnych wpisach usprawiedliwiał personalny atak na Szymona Hołownię. Internauci nie kryli zaskoczenia brakiem kultury, którym wykazał się Lis. Oburzający wpis Tomasza Lisa dotarł również do głównego zainteresowanego, Szymona Hołowni. Polityk podczas dzisiejszej wizyty w studio RMF FM postanowił wyrazić swoje zdanie na temat oburzających słów dziennikarza. W trakcie rozmowy z prowadzącym, Tomaszem Terlikowskim, stwierdził, że były redaktor naczelny Newsweeka pełni rolę sympatyka Platformy Obywatelskiej. Dodał przy tym, że wymierzona w niego mowa nienawiści z pewnością nie przyczyni się do zwycięstwa opozycji w nadchodzących wyborach. Szymon Hołownia pokusił się nawet o przypomnienie skandalicznej wypowiedzi Lisa. Ja i mój ruch jesteśmy przedmiotem intensywnej kampanii pogardy i nienawiści ze strony niektórych innych ugrupowań opozycyjnych, czy może raczej ich zwolenników. Jeżeli prominentny wspieracz Platformy, od którego Platforma się nie odciela, nazywa mnie Hołownia zamiast Hołownia, jeżeli wciąż słyszę z ust Borysa Budki, że jestem liderem w krótkich majteczkach, efekty na pewno nie buduje zaufania między nami i nie przyczynia się do tego, żeby wygrać z Kaczyńskim, powiedział oburzony Szymon Hołownia w wywiadzie dla RMF FM. Tomasz Lis nie przegapił występu Szymona Hołowni w RMF FM. Dziennikarz uważnie wysłuchał każdego słowa polityka. Lider Polski 2050 wspomniał w wywiadzie, że nie wyklucza możliwości sprawowania funkcji premiera lub prezydenta. Mnie interesuje rozwiązywanie problemów. Ja stworzyłem partię nie po to, żeby być premierem, tylko żeby rozwiązywała problemy. Ze zdziwieniem obserwuję, że dzisiaj niektórzy wychodzą z założenia, że partia to nie jest pralka, żeby miała program. Myśmy skupili się na tym, żeby pokazać program, żeby pokazywać rozwiązania, a kto będzie premierem, kto będzie ministrem, to zobaczymy, mówił Szymon Hołownia w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Choć polityk nie dazy ze wszelkie ceny do osiągnięcia określonej pozycji, nie zamyka się na żadną ewentualność. Jeżeli będzie taka przestrzeń polityczna, żeby zostać premierem, to nie będę się od tego uchylał oczywiście. Natomiast nie będę stawał na drodze procesów, które projektuje wyborcy, oświadczył Szymon Hołownia w wywiadzie dla RMF FM. Tomasz Lis na Twitterze ironizował, że do zdobycia funkcji premiera konieczne jest zwycięstwo w wyborach. Z pewnością konflikt na linii Lis-Hołownia będzie miał jeszcze swoją kontynuację.